Witam kochani, widać, że już jest jesień w żołędzie, kiedy zaczyna się szkoła, pojawiają się w żołędzie orzechy i kasztany, to już jest prawdziwa jesień, a ja sobie siedzę, się delektuję ciszą, spokojem, w ogóle ja lubię ciszę, spokój, chociaż lubię gwar. Też nie powiem, lubią tu ludzie, a większość ludzi nie lubi być ze sobą. Dlaczego? Bo myślą, że są samotni. Dospiera im jakaś samotność, tęsknota za kimś, za czymś. Przybywają im myśli jakieś natrętne, jak mówię, które przeszkadzają im w tych momentach takich osamotnień. Dlaczego ludzie nie lubią być sami? Może boją się swoich myśli? Przeraża ich to, że kiedyś zostaną sami? Będzie w ich życiu pustka. Wcale tak nie musi być. Bycie z sobą jest cudowne. Kiedy się schodzi tam niżej, niżej, niżej i nurkuje się tam w głąb siebie, wchodzi się do serca, wiecie? Ile rzeczy można tam odkryć, co zobaczyć, poznać, bo tak naprawdę będąc tam na górze, na powierzchni, widzimy tylko ten świat zewnętrzny, to co się wokół nas dzieje, ten harmider, ten chaos, ten pęd. Ludzie coraz mocniej pędzą, nie umieją się zatrzymać. Tak się nauczyliśmy, że dla wielu to jest strata czasu, kiedy się ktoś po prostu zatrzyma, usiądzie, ma wypić spokojnie kawę, to jest strata czasu. Bo większość myśli, co ja mógłbym zrobić w tym momencie? Ile rzeczy bym mógł zrobić? Albo tutaj już stoi, a myśli, co ja będę robił za chwilę, za godzinę. A to takie cudowne jest wyciszenie, wciszyć swoją głowę, zablokować te myśli. Zrobić taką tamę i po prostu oddać się tej swojej pięknej duszy, która ma nam tyle do powiedzenia, która mówi nam przez cały czas, pokazuje, uczy, a my co? A my nic. A my idziemy dalej, zupełnie tego nie widzą. A potem się dziwimy, że jakoś to życie jest takie nijakie, jakieś takie pędzące, jakieś takie niewygodne. I widzimy tylko rzeczy, które tam przeszkadzają. I niby chcielibyśmy tak teoretycznie gdzieś uciec, ale nie wiemy dokąd, jak to zrobić i w którą stronę zmierzać. A to takie proste. Wystarczy się zatrzymać gdziekolwiek się nie da. Tak jak ja. Wsiąść sobie na ziemi, na łapce, na swojej ulubionej kanapce, w hotelu, zanurzyć się tam głęboko, a jak się zamknie oczy, uwierzcie, to widzi się zupełnie więcej niż przy otwartych oczach. Dopiero płyną do nas te piękne obrazy, te piękne uczucia, z którymi się możemy utożsamić, które pozwalają nam się delektować, oczywiście poznać siebie i potem się dziwimy, że my tego w ogóle nie wiedzieliśmy, nie widzieliśmy. No bo jakże mieliśmy to zobaczyć, kiedy ciągle gdzieś szliśmy, kiedy ciągle ktoś nam jakieś wiadomości do głowy wkładał, kiedy teraz właśnie jest natłok tych wiadomości, tego strachu, tej naszej pandemii, a ja w ogóle nie myślę o niej. W ogóle tak jakby jej nie było, w ogóle się z nią nie utożsamiam, po to dalej żyję spokojnie tak jak żyłam, nie zbieram informacji, nie interesuje mnie to. Oczywiście jestem za tym, żeby walczyć, żeby ludzie walczyli o swoją wolność, ale nic ponadto, nie straszyć się, nie panikować, po prostu ufać, zamiast tego można spać cudowną energią, o miłości, bo ja wiem, że miłość zawsze zwycięża.
miłość to jest największa potęga, która zniszczy wszystko i każde zło. Zawsze z miłością jest łatwiej i prościej. No to cóż, kochani, kto chce sobie tak wziąć? Spokojnie, naprawdę. Na łące jest jeszcze czas, bo za moment będą ciapy, flapy, szaro, ponuro. Większość ludzi znów wpadnie w taką traumę, taki smutek, bo nie będzie słoneczka, nie będzie już kwiatów, będzie deszczowo. Ale też trzeba się nauczyć żyć w takiej sytuacji, zaparzyć sobie smaczną herbatę, postawić kwiaty w flakonie, puścić cudowną muzykę, zapalić sobie świecę, zrobić sobie romantyczne wieczorki. Wszystko można, kochani, wszystko. I to tylko zależy od nas. Od nas samych, od naszych fantazji, od tego, co nam się grzebnie podoba. I nie czekajmy, jak ja zawsze mówię, na kogoś. Bierzmy życie w swoje ręce. Każda nasza minuta jest nasza. I tylko od nas zależy, jak my spędzimy ten czas. Czy będziemy szczęśliwi, czy uśmiechnięci, czy smutni, czy źli. Wybór zawsze należy do nas. No to kocham Was, całuję, ślę buziaki. No i co Wam mogę powiedzieć? Bawmy się życiem.